To podcast Krew Mózg, odcinek 14. Cześć, nazywam się Maciek Latos i w tym podcaście poruszam tematy związane z rozwojem zawodowym, ścieżkami kariery i pracy z pasją w pielęgniarstwie i ratownictwie. Serdecznie zapraszam. Cześć, witam bardzo serdecznie w czternastym odcinku podcastu i w tej audycji, w której odpowiem na bardzo trudne pytanie, które bardzo często pada i jest kierowane zarówno do mnie, jak i, do, i jak dostaje sygnały, że również do innych blogerów przede wszystkim o to, jakie książki czytać, przygotowując się do pracy, czy to w anestezjologii, czy w intensywnej terapii. Ja zajmuję się zasadniczo intensywną opieką, więc też na ten temat w tej audycji się wypowiem. Serdecznie zapraszam do posłuchania dzisiejszej bardzo przyjemnej audycji audycji o książkach. Mówiąc o książkach, bardzo trudno zorganizować sobie przestrzeń ku temu wokół siebie. No bo w tym momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jestem zawalony ze wszystkich stron książkami, które udało mi się zgromadzić, a które wbrew pozorom nie są wszystkie niezbędne w mojej biblioteczce. Natomiast zawsze jest coś w każdej, żeby takiego, że szkoda się jej pozbywać. No i to jest pierwszy punkt, o którym chciałbym powiedzieć na samym początku, czyli nie ma książki idealnej. Nie ma książki, w której znaleźlibyście wszystko, czego potrzebujecie. Stąd niestety trzeba te wszystkie informacje szczątkowo wyłuskiwać sobie z różnych publikacji. Pierwszą rzeczą w doborze książki na pewno nie powinna być cena, ani nie powinna być objętość. Są książki bardzo drogie i są wspaniałe, są, są równie... Wspaniałe książki, które kosztują grosze. To jest kwestia tego, aby rozeznać się, co kupić. Często jest tak, że trzeba kupić książkę tylko i wyłącznie dla jednego rozdziału, więc na tym trzeba się zastanowić. Absolutnie nie namawiam do kserowania książek. Jako humanista z wykształcenia popieram, że zabija to książkę i zabija to cały rynek wydawniczy, a przede wszystkim godzi w tego autora, który poświęcił. Pewnie kilkadziesiąt czy kilkaset godzin na stworzenie takiej publikacji, wydawca na przemyśleniu tego, no i tak dalej, i tak dalej. Więc wiem, że książki medyczne są bardzo drogie, natomiast myślę, że, że dostępność generalnie tych książek jest tak duża, bo obecnie jesteśmy w stanie kupić książkę w bardzo wielu korzystnych promocjach. A z drugiej strony jest bardzo dużo bibliotek, które udostępniają książki. Książki medyczne i biblioteki medyczne mają to do siebie, że udostępniają książki na długi okres czasu. Dlatego polecam naprawdę korzystać z oryginałów i nie kserować książek. No chyba, że dostaliśmy je w spadku, no to oczywiście ich nie wyrzucamy, bo to jest jeszcze gorsze barbarzyństwo. Przechodząc do meritum tej audycji, pogadamy o książkach. Które warto przeczytać pracując w oddziale intensywnej terapii, bo chodzi o to, że nie tylko czytamy książki, kiedy idziemy do pracy, ale wręcz czytamy książki będąc, wykonując już zawód w danej dziedzinie, bo wtedy tak naprawdę dopiero dowiadujemy się, czego my nie wiemy. Dopiero wtedy, zaczynając obcować z pacjentem, dopiero orientujemy się, ile jeszcze przed nami. No, i ta audycja będzie inna niż, niż zazwyczaj, bo zazwyczaj jestem do niej tak przygotowany, że mam mikrofon, mam komputer, który nagrywa wszystko z pomocą mikrofonu. Tutaj wykorzystuję ten interfejs i mam notatki, które albo są przede mną, albo po prostu wyświetlają mi się w komputerze. Natomiast tutaj żeby ta audycja była w jakiś sposób żywa, no to jestem oburzony książkami ze wszystkich stron, także dzisiejsze szelesty stuki póki w tej odcinku audycji będą wręcz niezbędne. Nie mam takiego typu, typu numer jeden, publikacji, którą należy kupić. Natomiast na samym końcu audycji postaram się polecić trzy publikacje, które warto kupić na samym początku. No więc zacznijmy od tego, co leży pod ręką po prostu. Więc pierwsza rzecz książka Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki. Wybrane aspekty postępowania. Pod redakcją Jadczak Wit z Dun. To jest taki, takie, taka książka, która jest zbiorem, można powiedzieć, wykładów opracowanych przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, która powstała na podstawie wykładów siódmego zjazdu tegoż towarzystwa. Książka, niestety, nie jest dostępna już do kupienia, natomiast jeśli gdzieś tam. Zobaczycie, że taka książka leży, może można ją pożyczyć, bo często w Waszych miejscach pracy są jakieś takie biblioteczki, które, które można wykorzystać. I, a jeśli nie, to może ktoś Wam po, po, pomoże, pożyczy, bo na pewno jest kilka artykułów, które tutaj warto przeczytać szczególnie. To jest na pewno książka pana, rozdział pana profesora Schretera o tym, czy pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki to pasja czy zawód. Kolejna rzecz to, to kompetencje zawodowe pielęgniarki anestezjologicznej. To jest bardzo fajny rozdział. Oraz jeszcze jest jeden, czyli próba wprowadzenia algorytmu żywienia dojelitowego. W oddziale intensywnej terapii. No tutaj tych rozdziałów jest bardzo dużo. To jest książka typowo praktyczna, więc na pewno, jeśli gdzieś tam e, znajdziecie, e, znajdziecie ją i będziecie mogli z niej skorzystać, to polecam. Ja oczywiście wszystkie książki umieszczę w linkach do tego, e, o, do tego odcinka podcastu e, i będzie można sobie e, je gdzieś tam wygooglować. Kolejna rzecz, którą mam pod ręką. To dosyć nowa publikacja pod redakcją e, Krystyna Sosady: Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Pamiętajmy o tym, że intensywna terapia to nie tylko typowo stany nagłe, ale również tak naprawdę każdy fragment medycyny. Tę książkę e, lubię z kilku względów. Po pierwsze, jest to taki typowy podręcznik. Nie jest to książka, można by powiedzieć, e, medyczna, gdzie jest dużo praktyki i tak dalej. Jest to typowy podręcznik, tak jak e, podręcznik do biologii, chociażby. Czyli mamy. Bardzo dużo tabel, nie ma w zasadzie no w zasadzie w ogóle prawie zdjęć, oprócz chyba dwóch rozdziałów, mamy bardzo dużo tabel, nie mamy schematów, mamy za to dużo definicji, i jest to takie fajna, taka fajna książka, żeby poczytać sobie o takich ogólnych, ogólnych rzeczach, czyli chociażby tutaj rozdziałem, który mógłbym polecić, to jest taki rozdział stany zagrożenia życia spowodowane zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo zasadowej. No i na przykład idąc na oddział intensywnej terapii, z takiego rozdziału dowiecie się, yy, dowiecie się o całej gospodarce wodno-elektrolitowej, -y dowiecie się, czym jest hiponatremia, czym jest hiperkaliemia. Dowiecie się jak to wszystko działa, dowiecie się, co to są roztwory hipotoniczne, co to są roztwory hipertoniczne, kiedy jest odwodnienie w momencie kiedy jest dużo płynów, kiedy jest odwodnienie, odwodnienie pacjenta, takie gdzie trzeba faktycznie to, to te płyny uzupełniać, czyli to odwodnienie izotoniczne, hipertoniczne, hipotoniczne. No naprawdę w tej książce mamy takie właśnie typowo podręcznikowe podejście, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjazne i warto z tą książką się zapoznać. Ona jest tutaj podzielona na stany zagrożenia życia pochodzenia różnego, czyli na przykład pochodzenia nerkowego, gastroenterologicznego, neurologicznego i Książka liczy prawie 600 stron ale jest naprawdę przyjemnie wydana, jest to wszystko uporządkowane i naprawdę y, ta książka jest warta polecenia. I myślę, że do oddziałów intensywnej terapii warto chociażby ją przejrzeć. Nie mówię, że trzeba ją całkowicie przeczytać od A do Z, ale na pewno warto tę książkę przejrzeć, y, bo jest bardzo, bardzo wartościowa pod względem właśnie takich internistycznych, internistycznych rzeczy. Kolejną rzeczą, którą mam pod ręką, to. Dwie części, można by powiedzieć, takiego wydawnictwa. MacMed, wydawnictwo, i tutaj mam dwie książki z tej serii. Z tego, co wiem, to jest chyba nawet pięć bodajże w tym klimacie tych książek. Natomiast zasadniczo to jest Intensywna terapia w ciężkich urazach. To jest tłumaczenie z języka angielskiego pod redakcją profesora Machały. I ta, ta książka jest fajna, ponieważ, ponieważ bardzo dużo takich praktycznych rzeczy z niej można wyczytać. Mój ulubiony rozdział to jest monitorowanie pacjentów urazowych na oddziałach intensywnej terapii, więc tutaj na pewno warto się z tym zapoznać. Tutaj dowiemy się o żywieniu, dowiemy się o, o leczeniu różnych stanów, dowiemy się. No, Przede wszystkim tego wszystkiego w kontekście urazów, ale y, pamiętajmy, że w oddziałach intensywnej terapii pacjenci urazowi to, jest, y, to są pacjenci, którzy często trafiają. Szczególnie jeśli ktoś pracuje w, w szpitalu, który ma miano centrum urazowego, albo pracuje gdzieś, gdzie na przykład jest ortopedia, tak jak ja pracowałem. W oddziale intensywnej terapii, gdzie pacjentów ortopedycznych było bardzo dużo, więc na pewno warto tę książkę, z tą książką się zapoznać. Ta książka no, ma to do siebie, że jest bardzo dużo rzeczy wnikliwych, czyli na przykład na przykład dokładne i szczegółowe omówienie drenów które stosuje się po zabiegach operacyjnych, gdzie mamy na przykład y, omówione, omówioną konstrukcję drenu wraz z wzorem, y, wzorem na średnicę itd. Natomiast często brakuje takich podstaw, więc to jest książka, na pewno, którą z którą się warto zapoznać, ale nie jest to książka, powiedzmy, która y, mówi nam wszystko od A do Z y, w, oddziale, w oddziale intensywnej terapii. Natomiast warto na pewno tę książkę posiadać. Inną książkę, czyli drugą z tej serii, którą jednak warto mieć i przeczytać od A do Z, to jest, to jest książka pod redakcją Zielińskiej-Borkowskiej, Malec-Milewskiej i Woronia, Chory chirurgiczny na OIT. I to jest książka, którą ja przeczytałem dwa razy, z tego względu, że tutaj mamy faktycznie... Faktycznie od A do Z opisane, opisaną opiekę intensywną i terapię pacjenta chirurgicznego. No wiemy, że w oddziale intensywnej terapii bardzo często leżą pacjenci chirurgiczni, i tu jest bardzo ciekawie to wszystko opisane w tej książce, gdyż jest tutaj czytelnik, jakby prowadzony przez kolejne części takiej opieki nad pacjentem. Czyli mamy, począwszy od przyjęcia chorego na OIT, jakie badania wykonujemy, jak monitorujemy pacjenta, przez terapię. Czyli wspomaganie nerek, płynoterapia, antybiotykoterapii i tak dalej. Jest bardzo, ale to bardzo ciekawy rozdział o żywieniu dojelitowym i pozajelitowym. Ja na tej książce się wspierałem w jednym, z moich wpisu, w jednym z moich wpisów na blogu o żywieniu enteralnym, więc to na pewno książka jest bardzo z tego względu ciekawa. No i tutaj, co trzeba przyznać, co mi się bardzo podoba, że w takiej książce, w takich wspaniałych autorów, pod redakcją takich autorów jest taki rozdział e, 18, e, którego autorkami e, są e, Anna z Małgorzata Jadczak, które mówi o pielęgnacji pacjenta. Więc ta książka to jest naprawdę kompleksowe podejście, i, w, i tutaj mamy konkretnie, bo za autorki mogę naprawdę świadczyć, że konkretnie i w sposób bardzo przystępny wyjaśniają najważniejsze aspekty: aspekty opieki intensywnej nad pacjentem. Więc to jest na pewno do przeczytania. Myślę, że warto naprawdę z tą książką się zapoznać. Ja właśnie jak ją przeglądam, to już mam ochotę zapoznać się z nią po raz trzeci, ale no na to chyba nie będę miał w najbliższym czasie czasu. Natomiast to jest książka na pewno, którą, którą warto, warto przeczytać od A do Z i to nie raz. Kolejna rzecz, która mi wpadła pod, w ręce, to jest książka bardzo już wiekowa. Ona już przewinęła się, bo ja już ją pożyczałem chyba naprawdę dziesiątką osób. To jest książka, która pierwszy raz została wydana w 1973 roku. Cały czas jest do druk nowych edycji. Ja mam, posiadam taką z 2012 roku. I nazywa się EKG To Proste: Johna Hamptona. Uważam, chociaż specjalistą od EKG nie jestem, że jest to najlepsza książka do nauki EKG. Jeśli nie jesteśmy kardiologami, to ta książka uważam, że, że jest jakby takim absolutnym minimum, które musimy posiąść, jeśli chodzi o EKG. A z drugiej strony jest tutaj to wyjaśnione w bardzo przystępny sposób. Można by powiedzieć wręcz łopatologiczny, ale dzięki temu EKG naprawdę nie jest straszne. A tym bardziej do oddziałów intensywnej terapii, do monitorowania i rozpoznawania rytmów podstawowych zaburzeń yy, i, i innych patologicznych rzeczy jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Więc bardzo ją polecam, bo książek do EKG jest mnóstwo, ale ta książka to jest na pewno coś, co warto posiadać w swojej, w swojej biblioteczce. Następnie kolejną książką, o której tylko wspomnę, jest książka również zagraniczna, niemiecka, ale przetłumaczona na, Polska, na polski przez pana profesora Kublera. Zakażenia na oddziale intensywnej terapii, diagnostyka i leczenie. Ta książka jest do do zapoznania się, o tak powiem. Nie jest to książka, którą należałoby, uważam, przeczytać od A do Z, natomiast warto na pewno ją prze, przejrzeć z tego powodu, że no jak wiemy oddział intensywnej terapii i zakażenia z tym związane i w ogóle cała mikrobiologia, no to na oddziale intensywnej terapii to norma i musimy wiedzieć i znaleźć podstawy antybiotykoterapii i Wiedzieć o wszystko o szczepach alarmowych, szczególnie, że to my się zajmujemy pacjentem i to my jesteśmy jakby głównie narażeni na kontakt i przenoszenie tych patogenów, jako że z pacjentem ciągle obcujemy. Natomiast zachowanie odpowiednich zasad i, i szczegółowa wiedza na ten temat pozwala tego spokojnie, spokojnie uniknąć. Więc tą książkę jak najbardziej polecam. Dostałem niedawno takie pytanie od jednego z czytelników, jaką książkę do farmakologii polecam. No i tutaj niestety to wzbudziło moją refleksję, że tak naprawdę nie znam książki, którą mógłbym polecić, jeśli chodzi o farmakoterapię. Natomiast jest książka, z której korzystałem i którą uważam, że no, jest takim czymś, co można, co można kupić po to, aby dowiedzieć się wielu rzeczy. Mi brakuje cały czas książki, którą napisałaby pielęgniarka albo pielęgniarz, czyli Coś na zasadzie tego kompendium, które ja stworzyłem swego czasu na blogu, czyli po prostu zebranie leków, które wykorzystujemy na oddziale intensywnej terapii, opisanie ich działania, opisanie wskazań, przeciwwskazań, działań, działań niepożądanych, interakcji, ale co najważniejsze, opisanie szczegółowe, jak je podawać, w czym je rozpuścić, ewentualnie w czym rozcieńczyć. I w jaki sposób podawać? Czy podawać w bolusie, czy przez pompę e, strzykawkową, czy we wlewie? I tego mi brakuje. Natomiast, abstrahując od tego, y, uważam, że książka, która, y, którą dobrze mieć, po prostu dobrze mieć i do której warto zaglądać, y, to jest książka y, pod redakcją Hanny Misiołek: Leki w intensywnej terapii od A do Z. Chociaż teraz, jak myślę o tej książce, to wydaje mi się, że częściej korzystałem jednak z Empendium. Które jest dostępne na portalu Medycyna Praktyczna, niż z tej książki, ale generalnie ta książka wydana w 2011 roku. Ja jeszcze miałem to poprzednie wydanie z jakiegoś tam, chyba roku poprzedniego. No jest generalnie warta przejrzenia, bo mamy tak naprawdę faktycznie wszystkie tutaj te leki, które w intensywnej terapii stosujemy. Mamy antybiotyki, mamy opioidy, mamy. Do tego jeszcze leki zwiotczające, no jest naprawdę cała leki ratujące życie, oczywiście, więc jest jakby cała, cała gama tutaj tego wszystkiego. No i warto, warto z tym się zapoznać. No i tutaj są, co prawda, w niektórych opisach leków, no na przykład tutaj mamy. Pierwszy lek, który otworzyłem to Alteplaza aktyliza. No na przykład mamy faktycznie w dawkowaniu yy, dożylnie 10 mg podawanych przez minutę, 2, następnie wlew. No i faktycznie tu jest napisane, żeby rozpuścić w wodzie do wstrzyknięć yy, i tak dalej. Ale nie we wszystkich z tego, co wiem lekach to jest. Yy, więc tego mi nadal brakuje, ale jest to książka na pewno, którą warto, warto yy, posiadać. Bo na przykład w meropenemie, czyli meronemie, jest napisane faktycznie. Dożylnie podawane w przeciągu 5 minut, rozpuścić w 10 ml wody do wstrzyknięć. Więc zasadniczo, zasadniczo myślę, że tę książkę warto posiadać, no bo to jest jedyna w zasadzie książka, którą ja mógłbym polecić, jeśli chodzi o leki. Tak jak mówię, nie jest to książka idealna, ale jest to książka wystarczająca do tego, aby, aby sobie dobrze tutaj radzić na oddziale intensywnej terapii. Teraz kolejna rzecz, bardzo ogólna. Książka bardzo stara i bardzo niezgodna z obecnymi trendami. Książka, która się nazywa ABC intensywnej terapii, pochodzi z 2010 roku, jest tłumaczona przez wydawnictwo, które nie jest za bardzo, ja lubię, czyli Wydawnictwo Medyczne Górnicki, niestety, ale Tę książkę ja przeczytałem, mogę powiedzieć, tyle razy, że nawet nie pamiętam. A jak patrzę teraz na moje notatki, notatek i podkreślenia, podkreśleń, no to faktycznie ją wykorzystywałem dosyć obficie. Jest to książka fajna z tego względu, że na 60 stronach jest zamknięty cała, cała intensywna terapia. Więc jak się słuchacze, jak się domyślacie, no to jest to książka, która traktuje wszystko, można powiedzieć, po łebkach. Ale dzięki temu daje jakiś taki ogólny ogląd. Czyli to jest na przykład bardzo dobra książka przed praktykami, przed praktykami na oddziale intensywnej terapii, czy na przykład przy powrocie do pracy na oddziale intensywnej terapii. Myślę, że to jest na pewno warte, warte przeczytania. Niestety, na pewno nie polecam kupowania tej książki tylko po to, żeby ją kupić, jeśli jest ona Dalej kosztuje tyle, ile kosztowała, więc jeśli znajdziecie promocję, to zalecam się zapoznać. No, co prawda, zdjęcia są trochę historyczne, bo to są jakieś zdjęcia z lat, no pewnie 80., 70. w USA, więc ten sprzęt jest dosyć stary. Ale ci, którzy pracują w wielu szpitalach w Polsce, niestety dla nich ten sprzęt może się okazać takim, na którym pracują. I to jest takie, niestety, z jednej strony zabawne, a z drugiej strony, no niezwykle przykre. Kolejna książka, w zasadzie dwie książki. Z którą pielęgniarz i pielęgniarka pracujące na oddziale intensywnej terapii bezwzględnie musi się zapoznać. Czyli pierwsza rzecz, którą macie, macie już na pewno dosyć tej rzeczy i tego zagadnienia po studiach, czyli odleżyny. Natomiast jest to bardzo ważny element naszej opieki, często bagatelizowany, niestety, ale to jest tylko i wyłącznie nasze zadanie. Tak naprawdę i profilaktyka, i leczenie tych odleżnych należy do nas. Można by powiedzieć górnolotnie, że to wpisuje się w nasz plan opieki nad pacjentem. I chociaż to brzmi akademicko, to naprawdę, naprawdę tak jest. Książka odleżyny profilaktyka i leczenie pod yy, redakcją... Nie pod redakcją, pod y, autorstwa Joanny Rosińczuk i Izabeli Uchmanowicz. Y, bardzo fajnie wydana, na śliskim papierze. Bardzo dużo zdjęć, bardzo dużo, y, bardzo dużo y, do tego jest tutaj jeszcze schematów. I jest to wszystko opisane w bardzo przystępny sposób. Y, jest kwa, 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 klasyfikacja jest kwalifikacje do leczenia, są również reklamy, co wbrew pozorom tutaj no po pierwsze, pozwalało wydać tą książkę, a po drugie te reklamy akurat są przydatne, bo na przykład mamy rodzaje opatrunków, jakie, to, jakie są optymalne rozwiązania itd. Więc zasadniczo polecam z książką o odleżynach się zapoznać. Kolejną rzeczą, którą, której nie dostaniecie, nie dostaniecie na papierze, ale dostaniecie ją jakby w formie elektronicznej, to są zasady dobrych praktyk dotyczących uszkodzenia skóry związanych z inkontynencją moczu i lub kału, czyli tak zwanym IAD. Myślę, że ci, którzy są teraz na studiach, mogą o tym nie słyszeć i mogą o tym nie usłyszeć do końca niestety studiów. A jest to bardzo ważne zagadnienie, szczególnie w oddziale intensywnej terapii, ponieważ chodzi tutaj o uszkodzenia skóry, które są związane z kałem, moczem, który pacjent z siebie wydala, wilgocią, która pacjenta dotyka, a nie jakby powodowaniem ran, ran wrzodzeń i tym podobnych, które często wyglądają jak odleżyny, a odleżynami nie są. I tutaj autorzy proponują. Różne, różne, formy leczenia i my jako pielęgniarki i pielęgniarzy musimy o tym wiedzieć. Szczególnie, że ja sam przechodząc takie szkolenie, bo byłem na takim szkoleniu właśnie z tego IAD, zaniosłem na oddział te wszystkie nowinki i się okazało, że zarówno lekarze, jak i pielęgniarki, no, wcale o tym nie słyszeli, że takie, takie schorzenie zostało sklasyfikowane, dobrze opisane, a takim, takim, Zagadnieniem zajmował się pielęgniarz z Belgii, albo Holandii, bodajże, który nosi tytuł profesora habilitowanego, czy znaczy doktora habilitowanego i, i pracuje jako profesor na uczelni, i tym właśnie zagadnieniem się zajmuje. Więc to jest na pewno książka, z którą należy się zapoznać. Kolejna książka, też całkiem nowa, nakładem wydawnictwa PZWL wydana. Pod redakcją naukową e, tutaj Jerzy Worodliczek, Jan Dobrogowski: leczenie bólu. E, książka, którą, której nie trzeba czytać od A do Z, bo książka liczy prawie 800 stron, czy nawet przeszło, ale książka, którą należy bezwzględnie przejrzeć e, i e, jakby wykorzystać pod kątem oddziałów intensywnej terapii, pod kątem oddziałów pooperacyjnych. I tutaj ta książka bezwzględnie jest do przeczytania. Wybrane rozdziały na pewno trzeba przeczytać, szczególnie te o leczeniu o lekami opioidowymi. I tutaj, no bo powiedzmy, niefarmakologiczne leczenie bólu. Yy, może nam się nie przydać, ale, yy, ale inne, yy, wszelkie tutaj yy, zagadnienie, jak najbardziej. No, oczywiście są tutaj yy, też opisane procedury, yy, procedury, blokady, yy, yy, różne yy, to jest fajne, aczkolwiek mówię, najważniejsze tutaj z tego to oprzeć sobie o lekach, jak one działają, co robią, jakie mają przeciwwskazania, jaki mają czas działania, jaki czas półtrwania, jakie interakcje, skalę leczenia bólu, schematy, mechanizmy bólu. Naprawdę książka, którą warto, warto przeczytać. Kolejna rzecz to jest coś, co zasadniczo zostało zrobione dla ratownictwa przedszpitalnego w Urazach, czyli tak zwany ITLS, czyli International Trauma Life Support pod niestety redakcją już świętej pamięci od paru tygodni Johna Campbella. Książka, która jest stworzona dla ratownictwa, ale w, w oddziale intensywnej terapii jak najbardziej przydatna, z tego względu, że w zasadzie prawie wszystkie te tutaj opisywane zagadnienia w oddziale intensywnej terapii występują i trzeba się nimi, trzeba się nimi zajmować. Czyli oprócz oceny miejsca zdarzenia, i to tak naprawdę ocena stanu poszkodowanego po urazie się przydaje, mamy tutaj całe dwa rozdziały o, zaop, o zaopatrywaniu dróg oddechowych, które również na oddziale intensywnej terapii występuje i to jest bardzo ważne. Mamy urazy klatki piersiowej, mamy część praktyczną, czyli nakłuwanie jamy opłucnowej, drenaże i tak dalej. Mamy bardzo szeroki rozdział o wstrząsie, który warto przeczytać i płynoterapii. Urazy czaszkowo-mózgowe, kręgosłupa, więc brzucha kończy, oparzenia i tak dalej. urazy u dzieci i bardzo fajny rozdział. Czyli urazy osób w podeszłym wieku. Tu mamy opisaną fizjologię, patofizjologię już wieku starszego, więc to też warto przeczytać. I ta książka, myślę, że jest na pewno do przeczytania. No i mamy też zatrzymanie krążenia u poszkodowanego po urazie, więc jest to książka na pewno do przeczytania na 100%. Książka tylko o której wspomnę, bo myślę, że jest to dosyć oczywiste, czyli dosyć ciężka. Wytyczne resuscytacji 2015, czyli najnowsze wydanie wytycznych postępowania w zatrzymaniu krążenia, więc, więc to jest do przeczytania. Przede wszystkim rozdział zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. No i tutaj wszelkie, wszelkie inne rzeczy, więc jakby ta książka licząca prawie 400 stron jest niestety naszą Biblią i też musimy ją przeczytać. Może niekoniecznie w oddziałach intensywnej terapii musimy znać wszystkie badania naukowe tu i przytaczane w sprawie prowadzenia resuscytacji. Natomiast rozdział zaawansowane zabiegi resuscytacyjne to jest coś, co jakby absolutne minimum. I tutaj taka dygresja tylko, że pamiętajcie o tym, że jeśli prowadzimy resuscytację krążniowo oddechową według wytycznych RKO, to nikt się do nas nie może przyczepić, czyli jeśli wykonujemy je zgodnie z aktualną wiedzą, to jest to najlepsze. Wiadomo jest tak, że to są tylko wytyczne i bardzo wiele osób nie wykonuje zgodnie z wytycznymi resuscytacji, natomiast jeśli Wy będziecie wykonywać się zgodnie z tymi wytycznymi, to zawsze będziecie mieć poczucie, że robicie to dobrze, po prostu. Ja wielokrotnie się spotykałem z tym, że nieznajomość wzajemnie w zespole lekarsko-pielęgniarskim i fizjoterapeutycznym, można powiedzieć, wytycznych resuscytacji, powodowało to, że podczas resuscytacji nie wszyscy wiedzieli, co mają robić, i bo i nie, nie dlatego, że nie mieli wiedzy, tylko dlatego, że każdy miał inne podejście do postępowania aktualnego w tym zatrzymaniu krążenia. Natomiast uwierzcie, łatwiej się działa razem, w zasadzie już wtedy bez słów, jeśli wszyscy znamy te same wytyczne i te same algorytmy. Oczywiście część może się z nią nie zgodzić, przede wszystkim część lekarzy, którzy uważają, że mogą prowadzić resuscytację według swojego doświadczenia i według swojej praktyki. Ja nie mówię, że nie, natomiast apeluję o to, aby prowadząc resuscytację z zespołem pielęgniarskim stosować wytyczne resuscytacji 2015, bo my jesteśmy nauczeni pracować według tych wytycznych i według tej najnowszej wiedzy. Ja prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową, czy to ją sam zaczynając, bo tak się czasem zdarza, bardzo często, bo jesteśmy pierwsi przy łóżku pacjenta, czy yy, prowadząc ją wspólnie w zespole, automatycznie postępuję według wytycznych, no bo te wytyczne po to zostały stworzone. Yy, I pamiętajcie o tym, że jeśli rozpoczynacie, zatrzy, yy, rozpo, yy, roz, rozpoczynacie resuscytację krążeniowo-oddechową po uprzednim, rozpoznanym zatrzymaniu krążenia, to prowadzimy. Ten, yy, ten algorytm od początku. I to może nie jest teraz czas na to, bo to nie ta audycja, ale to tylko taka dygresja, przepraszam, że jeśli zaczynamy resuscytację krążeniowo-oddechową, to w zasadzie jesteśmy uprawnieni do wykorzystania wszystkich jej elementów samodzielnie. Czyli jeśli rozpoczynamy, rozpoznaliśmy zatrzymanie krążenia sami, a nie mamy, mamy monitor i widzimy, że jest to na przykład rytm nie do defibrylacji, to w naszych kompetencjach i wręcz obowiązkiem naszym jest podanie adrenaliny. Na przykład bez zlecenia lekarskiego, bo do tego mamy kompetencje, uprawnienia i wiedzę. No, ale to tylko taka dygresja. Kolejna książka, równie ciężka, czyli taka książka, która wydawałoby się, że może nie być potrzebna, ale zaraz Wam powiem, że jest. Czyli Procedury kliniczne w medycynie ratunkowej, część pierwsza. No, ta część pierwsza jest zagadkowa, ponieważ nigdy nie powstała część druga, mimo że już trochę minęło. Wydawnictwo Elsevier, bardzo fajnie wydana, na śliskim papierze, bardzo ciężka i bardzo szczegółowa. Natomiast co w tej książce jest bardzo takiego przydatnego? Przede wszystkim mamy tutaj ogrom wiedzy, no, tak jak właśnie sam tytuł brzmi, czyli ta medycyna ratunkowa, natomiast do oddziałów intensywnej terapii jak najbardziej przydatna. Dlaczego? Za chwilkę powiem, czyli tak. Przede wszystkim mamy takie rozdziały, jak chociażby techniki monitorowania pacjenta, gdzie bardzo szczegółowo wyjaśnione są kwestie techniczne, które mnie na przykład interesują. Czyli wszelakie takie niuanse, ciekawostki sprzętowe. To jest bardzo fajne. Mamy całe procedury w obrębie układu oddechowego i tutaj co jest fajne, że mamy rozdział opieka nad pacjentem z tracheostomią, więc mamy tutaj, mamy tutaj całą procedurę zaokładania tracheostomii, wyłaniania jej. Mamy procedurę odsysania całej opieki nad tą tracheostomią. Mamy procedurę wymiany rurki, więc jest to na pewno bardzo fajny rozdział. Mamy tutaj jeszcze również rozdział o wentylacji mechanicznej, gdzie tłumaczona jest, Cała respiratoroterapia, można powiedzieć, i obsługa respiratorów podstawowych trybów co to jest PIP, co to jest objętość. Minutowa, i tak dalej, i tak dalej. I to jest na pewno bardzo fajny rozdział do przeczytania. Mamy procedury takie kardiologiczne, jak chociażby defibracja, kardiowersja, stymulacja serca, więc jest to na pewno bardzo fajna książka. Jest dużo rzeczy, które Wam się nie przydadzą, natomiast mimo wszystko ta książka jest warta, warta przeczytania i myślę, że warto naprawdę się z nią zapoznać. I to były w sumie książki, które ułożyłem sobie z jednej strony. Jako te, które powinniśmy przeczytać albo przejrzeć obowiązkowo. Czyli jeśli macie dostęp do biblioteki, to tych kilkanaście pozycji warto po prostu, warto je wypożyczyć i warto je przejrzeć, tu gdzieś przeczytać w zależności od tego, które, o, o której książce mówiłem. Natomiast drugi, druga sterta, która leży koło mnie, to są książki, które uważam, że jeśli ktoś ma za dużo kasy, jeśli ktoś ma za dużo czasu lub jest Wyjątkowo zainteresowany, to powinien je przeczytać. Czyli to jakby książki z kategorii B, które nie są gorsze, nie są gorszej jakości, natomiast powiedzmy, niekoniecznie wpisują się w samą ideę tych książek, które powinniśmy w oddziale intensywnej terapii pracując przeczytać. Tak? Natomiast warto je na pewno do nich zajrzeć chociażby, a jeśli komuś się spodoba, bo pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie mój subiektywny przegląd literatury, wtedy ją może sobie zakupić. Pierwsza książka, hmm, tytułująca się takim najlepiej sprzedający się podręcznikiem anestezjologii. Bo jest to książka dedykowana typowo anestezjologii, nie o intensywnej terapii i opiece, ale anestezjologii. Natomiast warto się z nią zapoznać z tego względu, że taki schematyczny, dosyć fajny sposób przedstawiony jest znieczulenie w zasadzie każdego stanu. I z tej książki też można fajnych kilka rzeczy do działów intensywnej terapii sobie wnieść. Czyli przede wszystkim tutaj takie. E, taki rozdział e, taki rozdział pod tytułem, czekajcie o, no generalnie taki rozdział e, o tym, co tutaj, e, jakie tutaj stany nagłe są w anestezjologii, które e, mogą jak najbardziej przyda, przydać się nam w oddziale intensywnej terapii, bo e, chociaż te dwie, te, te dwie dziedziny cały czas się przeplatają, no to powiedzmy oddział intensywnej terapii zajmuje się trochę czym innym, natomiast ta anestezjologia na oddziale intensywnej terapii jest, no bo przecież na oddziale intensywnej terapii też znieczulamy, też pacjenci się pogarszają, więc tutaj przede wszystkim taki rozdział o, takim, o takich stanach nagłych w anestezjologii jak najbardziej się przydaje i można tą książkę przeczytać, aczkolwiek na pewno jest ona warta dla ludzi, którzy zajmują się anestezjologią jak najbardziej. Kolejną książką, którą Którą, która mi się osobiście nie spodobała, ale którą można przejrzeć. To jest intensywna terapia i medycyna ratunkowa y, pana profesora Wojciecha Gaszyńskiego i bynajmniej nie spodobała mi się nie dlatego, że y, pan profesor pisze nieciekawie, tylko że nie podoba mi się układ najzwyczajniej w świecie. Ja, ja lubię książki wydane, wydane w sposób uporządkowany, tutaj jest wszystko i nic, natomiast jeśli taką książkę nabędziecie, to oczywiście bardzo wiele rzeczy się, wielu rzeczy mądrych się z niej dowiecie, natomiast wydaje mi się, że to bardziej książka tak naprawdę do y, dla Osób, które pracują, na, które pracują w szpitalnym oddziale ratunkowym, aniżeli w oddziale intensywnej terapii. Kolejna książka, która nie jest książką stricte, można powiedzieć, podręcznikową, nie jest też książką fabularną, którą byśmy sobie czytali, na przykład tak jak ja ostatnio: Potop Sienkiewicza, ale masz jeszcze coś pomiędzy, czyli anestezjologia, ciekawe przypadki kliniczne. Redakcja naukowa wydania Polskiego to pani dr Małgorzata Mikoszewska-Sokolewicz i pan dr Dariusz Koson. Ci autorzy, również z nami osobiście, to wspaniali fachowcy, którzy opisują tutaj czy tłumaczą, ale w bardzo ciekawy sposób to angielskie tłumaczenie pana Broka różne fajne ciekawe przypadki z anestezjologii intensywnej terapii od pozostawionej serwety poprzez kody kody triażu poprzez niedrożność rurki intubacyjnej no takie niuanse ciekawe które można by było które można by było przeczytać. Na przykład ciekawy jest przypadek o tym, czy ACE, ACE, Acinetobacter baumanii, szczep alarmowy na oddziale intensywnej terapii może przenosić się przez sprzęt, czy na sprzęcie naszym. No generalnie warto z tą książką się zapoznać, ale tak jak mówię, jako coś, co jest dodatkowe, na pewno nieobowiązkowe. Kolejną książką, a w zasadzie takim jest to, jak sama nazwa wskazuje, Atlas technik i metod zabezpieczenia dróg oddechowych. Książka, którą warto mieć, abstrahując od działu intensywnej terapii, z tego względu, że posiada w zasadzie same zdjęcia, no bo jest to Atlas yy, zajmujący się drogami oddechowymi, ale jest to książka inna niż wszystkie, z tego względu, że zdjęcia zrobione są z preparatów. To znaczy, jest preparat ciała ludzkiego, a przede wszystkim dróg oddechowych, więc na każdym użycie każdego sprzętu, każdej rurki, każdej. Każdego laryngoskopu jest pokazany faktycznie na przekroju na prawdziwym człowieku, i faktycznie w sposób genialny widać, w które miejsce ta rurka powinna wejść w drogach oddechowych człowieka. Więc jest to na pewno bardzo ciekawa książka. Polecam ją zakupić też z tego względu, że kiedyś, jak ja ją kupowałem, jak ona wychodziła, była bardzo droga, a teraz widziałem bardzo dużo promocji i ten atlas można kupić naprawdę za grosze. Yy, więc jest to rzecz, którą warto się zapoznać, tak żeby chociaż nabrać wyobrażenia, jak wygląda ta nagłośnia, jak wyglądają, yy, jak wyglądają, wygląda krtań i tak dalej. Yy, no, Jak umiejscowiony jest język, bo często uczymy się o tym, a tak naprawdę często nie mamy tego wyobrażenia, jak to wygląda w praktyce. Szczególnie, że pielęgniarstwo jako kierunek na przykład w Warszawie zostało na największej uczelni w Warszawie, tak? Czyli w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym pokrzywdzone niezwykle i my nie mieliśmy zajęć w prosektorium, więc ta książka jest pewnym uzupełnieniem zaniedbań moim zdaniem osób, które układały program. Jeśli ktoś nie chce czytać całych wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowych oficjalnie wydanych przez Polską Radę Resuscytacji, no to może sobie zakupić na przykład tego wydawnictwa, o którym wspominałem, Górnicki, ale ABC Resuscytacji. No, jest to redakcja osób, które również pisały wytyczne resuscytacji, więc to może być taka skrócona forma tego takich najważniejszych elementów, które warto znać. Kolejną książką, z którą warto się znam poznać, ale nie trzeba, jest książka Badanie kliniczne. Ja posiadam wydanie 13, to jest chyba wydanie najnowsze, pod redakcją Douglasa, Robertsona i Nicole które, jak sama nazwa wskazuje, traktuje o badaniu. Warto się zapoznać z tego względu, że jest tutaj bardzo dużo tabel, rycin, zdjęć, różnych objawów, więc z tego chociażby względu warto się zapoznać z tym. Jest oczywiście bardzo dużo takich objawów i dziedzin, które niekoniecznie dotykają aż intensywnej terapii, bo są powiedzmy szczegółowe badanie oka i tak dalej, ale jest dużo rzeczy, które nam się może przydać, chociażby pokazane na zdjęciach, na schematach, uszkodzenie każdego z nerwów czaszkowych chociażby, tak? No bo tak jak mówię, badanie okulistyczne to tak może średnio, no ale jest tutaj dużo też tabel o parametrach życiowych, o tym, jak, jak, jakie odchyły, na jaką, że tak powiem, na jaką patologię wskazują. Jest fajny rozdział o postępowaniu przygotowawczym przed znieczuleniem i sedacją, co również w oddziale intensywnej terapii się wykonuje. Jest rozdział bardzo ciekawy o stwierdzaniu śmierci, to, to też polecam. Także ta książka jak najbardziej do zapoznania się myślę, że, że warto. Kolejna rzecz, to już jest książka, która wychodzi prawie chyba co roku czy co dwa, czyli zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrany stany nagły pod redakcją Góstwym Madeja Jostrowskiego. No, książka pewnie wielu znana również. Również traktująca o stanach nagłych, więc tutaj mamy wszystkie, wszystkie stany. Natomiast do oddziałów intensywnej terapii jest kilka fajnych rozdziałów, które warto przeczytać. I co so, jest to rozdział, e, rozdział pod tytułem Postępowanie interwencyjne w wybranych sytuacjach klinicznych, to po pierwsze. Po drugie, e, po drugie, jest to podstawowe zasady diagnostyki obrazowej. To jest fajnie wyjaśnione i warto się z tym zapoznać. Oraz taki niezwykle moim zdaniem ciekawy, ale to pewnie dlatego, że ja się tym interesuję, rozdział o wstrząsie septycznym i sepsie, napisany przez panią dr Mikaszewską Sokolewicz, z którą miałem również przyjemność pisać artykuł na ten temat. Bardzo fajnie wyjaśnione, w konkretny Merytorycznie krótki, można powiedzieć, i celny sposób, i chociażby dla tego rozdziału warto tę książkę nabyć. W oddziałach intensywnej terapii sepsa nie muszę tłumaczyć, że jest to chleb powszedni, niestety, więc na pewno warto się z tym zapoznać. Książka, która niedługo, wy, która niedługo pewnie ujrzy światło dzienne, jej nowe wydanie, czyli Pielęgniarstwo Anestezjologiczne. Nie jest może do oddziałów intensywnej terapii szczególnie potrzebna, bo jest tam to, to typowa książka typowa dla anestezji, ale jest tam kilka rozdziałów, z którymi warto się zapoznać. Ja tej książki obecnie przed sobą nie mam, ponieważ komu się pożyczyłem, ale już niebawem, bo już chyba do końca września, ma wyjść nowe wydanie w wydawnictwie PZWL. I tutaj zdradzę tylko, że ta książka będzie do wygrania w konkursie, który zorganizuję, także śledźcie to gdzieś tam na bieżąco. Natomiast inna książka o, typowo o pielęgniarstwie to jest Anestezjologia i Intensywna Opieka, Klinika i Pielęgniarstwo pod redakcją Wołowickiej i Dyk. Książka, którą nie do, do końca polecam kupować, bo no, powiedzmy, są lepsze inne książki albo inne rzeczy, na które warto wydać pieniądze. Natomiast warto wypożyczyć ją chociaż na chwilę i sobie przeczytać tą taką część, powiedzmy, merytoryczną, niekoniecznie pielęgniarską albo kupić ją y, lub wypożyczyć dlatego, aby napisać chociażby pracę dyplomową, bo są tutaj opisane na samym końcu y, diagnozy pielęgniarskie i interwencje pielęgniarskie, więc w sposób taki y, schematyczny mamy opisane to, co, co często my potrzebujemy na studiach albo na różnych pracach zaliczeniowych, czyli y, na przykład y, no, przebieg toalety drzewa oskrzelowego, tak? przygotowanie sprzętu, przygotowanie pacjenta, wykonanie i tak dalej. Więc warto się z tym zapoznać, choć nie wszystko już jest aktualne, bo, no bo czas płynie. Ale są diagnozy, na przykład wstrząs anafilaktyczny, są cechy charakterystyczne, cele opieki, interwencje pielęgniarskie itd. No tak jak mówię, z tego chociażby względu warto gdzieś tam to przeczytać, ale niekoniecznie może kupić. I dwie ostatnie książki, które polecam, to jest książka... Postępowanie w chciała w praktyce SOR pod redakcją naukową Guły i Machały. Książka zasadniczo niby do SOR-u, ale naprawdę warto się zapoznać z nią, bo pan profesor Machała tak naprawdę tutaj intensywną terapię zawarł w tej, w tej książce. Ja starałem się, staram się tutaj właśnie popatrzeć co ja tutaj pozaznaczałem, ale widzę, że jest tutaj tyle zakładek, że w sumie to nie wiadomo o co chodzi. Ale jest to książka, którą warto posiadać na pewno, ponieważ pisze tutaj pod redakcją profesora Machały bardzo wielu uznanych specjalistów. I faktycznie część jest potrzebna do soru, tak jak na przykład zespół urazowy, triaż szpitalny, damage control, ale od rozdziału w zasadzie szóstego, czyli od przywrócenia drożności dróg oddechowych, przez dostęp naczyniowy, przygotowanie i rozcieńczanie leków, Uzupełnianie straty krwi, elektroterapii, i tak dalej. W zasadzie ta książka to jest taki mały ojt, mały, mały więc jak najbardziej tę książkę warto posiadać. 900 stron naprawdę solidnej wiedzy, podanej bardzo przystępnie. No i książka, którą warto gdzieś tam może mieć albo przeczytać opcjonalnie, to książka pod redakcją, znaczy autorstwa Sobczyk Andruszkiewicz-Andres. Ultrasonografia w stanach zagrożenia życia i intensywnej terapii. Temat USG zgłębiany przez ratowników coraz częściej, teraz, przez pielęgniarzy i pielęgniarki, również na pewno jest czymś, co na przyszłość również będzie dane nam. No, mam już mam wielu znajomych, którzy USG się zajmują i wykonują je no teraz przede wszystkim dla, dlatego, aby zaspokoić swoją ciekawość, ale również do wykorzystania praktycznego. No, bo czy to na OICE, czy na sorze E, można wykorzystać spokojnie USG do chociażby znalezienia sobie e, chociażby wkłucia obwodowego, jeśli mamy z tym problem i do założenia wenflonu, e, czy no jakby to już może nie jest czas, żeby mówić o USG, tylko mówimy o książkach, ale generalnie po prostu polecam nie zamykać się na pewne rzeczy i nie traktować tego, że USG jest dla lekarzy albo tylko dla kogoś tam. Nie, ja sam, będąc moim serdecznym kolegą na kursie USG, zresztą u profesora Machały Włodzi, przeszliśmy ten kurs. Nie wszystko było nam potrzebne, no bo w Polsce w kół centralnych nie będziemy zakładać, pewnie jeszcze dziesiątki lat ale po pierwsze, teraz zakładając w kłucie z anestezjologiem, wiem, która żyła jest którą, która jest, które naczynie jest tętnicą i tak dalej. Wiem, czy jest wypełniona, czy nie jest wypełniona, ale, yy przechodząc taki kurs USG, jesteśmy w stanie wykonać badanie FAST, eFAST. Zobaczenie, czy jest odma opłucnowa za pomocą USG. Bardzo przyjemny dwudniowy kurs de facto polecam. On jest często, często jeszcze organizowany dwa razy w roku. Bodajże też dam link do do tego w opisie odcinka. Natomiast książka jest warta przeczytania, chociażby właśnie z tego względu, żeby sobie popatrzeć, jak te metody się wykorzystuje, jakie wyglądają obrazy poszczególnych narządów WSG. No, myślę, że jest to taka wersja, taka powiedzmy pozycja, którą, z którą warto się po prostu zapoznać. No, najzwyczajniej w świecie. Może niekoniecznie, niekoniecznie trzeba to wszystko umieć, ale zapoznać się z tym jak najbardziej. Warto. Więc to jest to, to, jest to, co by się przydało wiedzieć na ten temat. No i ostatnia książka, znaczy miały być dwie, ale to jeszcze teraz mi się napotoczyło tutaj. No to oczywiście Wykłady z anestezjologii, pełna profesora Machały. Warte przeczytania, bo tak jak mówię, jest bardzo dużo też elementów intensywnej terapii, no bo te. Dziedziny się cały czas ze sobą nazębiają, natomiast, yy, natomiast mam nadzieję, że doczekamy się wykładów z intensywnej terapii pana profesora, yy, na co yy, cały czas niecierpliwie czekam. No dobrze, to było, było chyba na tyle. Wokół mnie mnóstwo książek, yy, więc jeśli ktoś miałby je zgromadzić wszystkie naraz, to pewnie by go trochę to kosztowało. Yy, zasadniczo, zasadniczo myślę, że generalnie. Z tych publikacji, które przedstawiłem, każdy może sobie wybrać coś dla siebie. Jeśli miałbym powiedzieć i polecić kilka z nich, no bo wiecie, czy polecam, czy nie polecam, te poszczególne, to jeśli ktoś miałby teraz coś zainwestować, dzisiaj jutro, to na pewno polecam zainwestować w ITLS, który jest dosyć kompleksowym podejściem. Warto nabyć wytyczne Resuscitacji 2015 i warto nabyć książkę Chory Chirurgiczny na OID. I warto nabyć książkę Postępowanie w wyobrażeniach ciała w praktyce SOR. Te, te książki na pewno warto posiadać. No i te leki, przepraszam, jeszcze te leki. Także raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to powiedzmy te pięć pozycji, zamknijmy się w nich na chwilę. Warto posiadać, aby gdzieś tam wejść w ten oit bardzo sprawnie. To wszystko. Mam nadzieję, że w jakiś sposób odpowiedziałem na te pytania, co czytać, idąc na dział intensywnej terapii. Tak jak mówię, ostatecznie każdy wybierze coś dla siebie, ale mam nadzieję, że jakoś tam przy, przy, przybliżyłem te kolejne publikacje. A chociaż naświetliłem, że tych publikacji jest bardzo dużo i jakich, z jakimi problemami musimy. Na oddziale intensywnej terapii się borykać. Także tyle ode mnie. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, godzinę rozmawiania, rozmawiania, mówienia o książkach. To myślę jest bardzo dużo dla słuchaczy. Mam nadzieję, że wielu z Was to wytrwało, czego serdecznie gratuluję. A więc na końcu jeszcze tylko powiem, że dla tych najbardziej wytrwałych, że książka Pielęgniarstwo Anestezjologiczne będzie. Do wygrania, w, do rozdania przeze mnie w zasadzie, więc sposób jeszcze wybiorę, ale na pewno ktoś ze słuchaczy taką książkę otrzyma ode mnie w prezencie. Tyle ode mnie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za poświęcony czas. Ten i inny odcinek znajdziecie na, na stronie krewmusk.pl. Ja się bardzo serdecznie już żegnam. Przed mikrofonem Maciej Latos omawiał tę całą bibliotekę. Dziękuję, do usłyszenia.